Witajcie, z tej strony Ewa Rożnowska. Dzisiaj zwracam się do Was, drogiej kobiety, do Ciebie, kobieto moc. Moc, która drzemie w Tobie, to Twoja osobista energia, która pozwala Tobie funkcjonować zarówno na planie fizycznym, jak i duchowym. Nieważne, czy masz do niej dostęp, czy może twierdzisz, że jej nie posiadasz. Ona i tak u Ciebie działa. Posłuchajcie, kochane, w takim wypadku są dwie możliwości. Albo Ty nią władasz, tą mocą, albo ona włada Tobą. Tak naprawdę proces scalania się z tą mocą często bywa rozłożony w czasie i zależy od bardzo wielu czynników. Jest to transformacja na Twojej duchowej ścieżce rozwoju, tak naprawdę poznawania siebie, a przede wszystkim odkrywania swojego potencjału. Każdy tę drogę przechodzi w inny, bardzo indywidualny sposób i w swoim tempie. Pierwszym krokiem może być właśnie zrozumienie, że ową moc posiadasz oraz podjęcie decyzji o nawiązaniu z nią kontaktu. Pomóc może Tobie ten rytuał, ceremoniał przywrócenia kobiecej mocy, po to, aby zwrócić Twoją uwagę na Ciebie, na Twoją kobiecość z poziomu zarówno fizycznego, jak i duchowego. Te dwie sfery muszą być w zgodzie, ponieważ negując swoje ciało, negujesz również swoją duchową powłokę i na odwrót. Moje kochane, podczas wykonywania tego ceremoniału postarajcie się ukochać siebie bez względu na to, co w danym momencie do siebie czujecie, co o sobie myślicie. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z Was może być ten proces przyjemny, a dla niektórych z Was może stanowić wyzwanie. Wyzwanie, aby spojrzeć w pozytywny sposób, a przede wszystkim z szacunkiem do samej siebie. Co będziecie potrzebować do wykonania tego ceremoniału? Na pewno będziecie potrzebowali płatki czerwonych róż. Te są akurat suszone, ale najlepiej jakby były świeżo zerwane przed ceremoniałem. Świeca prosta czerwona. Gotowy olejek różany do ciała. Ewentualnie możecie zrobić sobie go samemu. Wówczas oliwą z oliwek zalewacie płatki róż i czekacie minimum 3 godziny, aż oliwa wyciągnie soki z płatków róż. Wówczas olejek będzie już gotowy do zastosowania. Będziecie jeszcze potrzebowały kadzidło różane. Jak wykonać ceremoniał? Najlepiej, moje drogie, ceremoniał wykonywać w czasie pełni księżyca, który obejmuje 2 dni przed pełnią, dzień kulminacji pełni oraz 2 dni po kulminacji pełni. Drugim ważnym momentem do wykonania tego rytuału jest Wasz dzień urodzin, bądź inny dla Was istotny moment. Moje kochane, ma to być wzniosła ceremonia, która zapoczątkuje Wasz wewnętrzny proces łączenia się i tak naprawdę przywrócenia tej kobiecej mocy. Przed wykonywaniem takich rytuałów, wszelkich uważam rytuałów, zawsze zalecam oczyścić swoją przestrzeń oraz siebie z niepożądanych energii. Jak to zrobić? Możecie zapoznać się z materiałem dotyczącym oczyszczenia pomieszczeń z negatywnych energii oraz filmik dotyczący mocy kadzideł. Po takim oczyszczeniu, które możecie wykonać nawet, słuchajcie, dzień przed ceremoniałem, nie musi być w ten sam dzień, weźcie wtedy szybki prysznic, aby obmyć ciało z nieczystości, następnie nalejcie wodę do wanny, do której wrzućcie płatki róż w ilości dowolnej, tak abyście poczuły się jak boginie. W tym czasie zapalcie świecę, która będzie paliła się podczas trwania kąpieli. Siedząc w kąpieli, wypowiedzcie 3 razy następującą formułę. Twoje piękno moim pięknem, Twoja moc jest moją mocą. Dzięki Tobie, różo, spotkam siebie, jakiej jeszcze nie znałam. Niech tak się stanie. Podczas tej 15-minutowej kąpieli wyobrażajcie sobie siebie taką, jaką byście chciały się stać. Następnie wyjdźcie z wanny, osuszcie się ręcznikiem, ale świecy jeszcze nie gaście. Płatki róż z wanny wybierzcie z wody i odłóżcie do miski. Kolejnym etapem będzie użycie olejku różanego, którym wysmarujecie określone miejsca swojego ciała.
zapalcie przed smarowaniem kadzidło różane. Następnie weźcie olejek i po kolei posmarujcie ciało, kolejno w następujących miejscach, czyli na skroniach, na płatkach uszu, wcięcie mostka na szyi, nadgarstki, łokcie, między piersiami, pępek, wzgórek łonowy, pod kolanami i stopy. Podczas smarowania swojego ciała wypowiedzcie następującą formułę. Ja i swoje imię i nazwisko błogosławię tym olejkiem moje ciało jako świątynię, w której mieszka moja dusza, z którą od tej chwili łączę się, a tym samym ze swoją kobiecą mocą. Po tych zabiegach załóżcie sobie swoją ulubioną sukienkę, w której czujecie się kobieco. Połóżcie się na łóżku lub usiądźcie w pozycji do medytacji. Możecie włączyć też sobie relaksującą muzykę lub pobyć w ciszy, jak wolicie. Następnie postarajcie się zwizualizować kobietę ze swojego rodu, począwszy od matki wstecz. Poproście je o prowadzenie, o przekazanie Wam wiedzy i mądrości rodu. Może się zdarzyć, że nie czujecie się dobrze w połączeniu ze swoim kobiecym rodem. Tak się często zdarza. Wówczas w medytacji wizualizacyjnej postarajcie się poprosić Matkę Ziemię o wsparcie i prowadzenie. Moje kochane, podczas tej osobistej podróży ukochaj swoją kobiecość, swoją seksualność, swoją tożsamość. Pobłogosław siebie jako kobietę, boginię. Staraj się mieć spokojne myśli, bez cienia krytyki w stosunku do siebie. Po ceremoniale podziękuj sobie, kobietom rodu, Matce Ziemi, za obecność i prowadzenie. Świeca powinna wypalić się do końca, a resztki jej oraz płatki róż z kąpieli należy zakopać w ziemi na znak ugruntowania się ceremoniału i oddania go też pod opiekę Matki Ziemi. Moje drogie, ceremoniał ten jest wzniosłym rytuałem, który wykonuje się z reguły raz do roku. W związku z tym warto zapamiętać tę datę, aby po roku spojrzeć na swoje przemiany, które w Was zaistniały. Moje kochane, jeżeli chcecie sobie na co dzień też dodać tej wewnętrznej kobiecości, seksualności, tego ognia wewnętrznego, zawsze dodajcie sobie gdzieś koloru czerwonego. Tak jak ja dzisiaj mam pomadkę czerwoną na ustach, czy kolczyki czerwone, jakiś nawet mały akcent, zobaczycie, że dodaje odwagi, dodaje innego spojrzenia na siebie. To też może być małym takim ceremoniałem na co dzień do tego, abyście dodały sobie tego wigoru kobiecego. Życzę Wam wspaniałych transformacji i odkrycia w sobie tego potencjału i swojej mocy. Do usłyszenia, kochani.